A wy z tej strony Patty? Patty. Boże, przeczytałam Queenie ze statusu. I to ma w kolejnym odcinku na moim kanale. I w tym odcinku, moi drodzy, sprawdzimy, czy moi widzowie nie oszukują. Wiecie, czasami zdarza się taka sytuacja, że rozdaję rzeczy na live'ie i rozdam nie tej osobie, co trzeba i no wiecie, jak to jest, no. I na szczęście każda osóbka oddaje mi te rzeczy, ale czy normalnemu graczowi by oddali? Zobaczymy. A więc tak, jestem już zalogowana na innym koncie. To jest moje stare konto, na którym miał być jakiś inny styl robiony, po prostu jakiś fioletowy. Aczkolwiek wydaje mi się, że ktoś może się skapnąć, że ta osoba coś tak mniej więcej w tą grę ogarnia i przez przypadek by komuś czegoś nie rozdała. Więc miejmy może na taki customowy look. Więc tak, rozdałam sobie jakieś kolekcje z KR-u, które kupiłam jakiś czas przed nagrywaniem tego odcinka, więc no. Ale moi drodzy, wdałam się na specjalny, cudowny spryt mój. Normalnie ja użyłam 200% swojego mózgu, żeby to wymyślić. Otóż postanowiłam, że zrobię na szybko jakiś konkurs lookowy, co sprawi, że może więcej osób wejdzie na Movie Star Planet i może mi odpisze. To wcale nie wygląda podejrzanie, tym bardziej, że nie lubię robić konkursów lookowych. A póki nikt się jeszcze nie zalogował, to sprawdzimy osoby na Patty, które są zalogowane. Dobra, może sobie wybierzmy Ewelcie, bo w sumie Ewelci dawno nie było. Kurde, to widać jakbym ja pisała, nie no, masakra. Napiszemy jeszcze do innych osób. Zobaczymy w sumie, kto nam podpisuje, a kto nie. O, Kitli się zalogowała, bo dałam ten konkurs lookowy. A, Kitli to uczciwa baba, to ona raczej odpisze mi. Chcesz preza? Jezus Mary, to jest takie nachalne. O nie! Lili tylko mnie miała to znajomych. O fuck. A chciałam do niej napisać. Ej, ale w sumie możemy do niej napisać, bo ona może nie pamiętać, że to ja. Nie musisz dawać, i twój też jest śliczny. Dam. Kurde, to naprawdę wygląda jak moja pisownia. Naprawdę coś ze mną nie tak. Może mogłam sobie jakieś formułki wymyśleć. Ale wolałam tak na spontanie pisać do ludzi. Bo też jest dziwne takie, że nagle ktoś przypadkowo dostaje jakąś formułkę. To jest zbyt podejrzane. Dobra, zobaczymy, czy odeślę. No chociaż Kitli odsyła, no ja mówię. Kitli akurat jest osobą, której... Nawet jak ja namawiałam Dripa po prostu... Tak, o, bo super jest, to mi odsyłała go i mi było smutno bardzo. Nie wiem, uznajmy, że nie logowałam się wiki temu i nagle patrzę się, a tu jedna osoba na pasku. O Boże, odesłała! Odesłała, ale super. Ale teraz jej nie dam jeszcze tego prezentu, bo jej to dam na samym końcu. Bo oni wszyscy się zrobią to w zmowie takie, nie? O, Welcia mi napisała, hej. O matko, wszyscy do mnie nagle piszą. A specjalnie nie otwierałam tych kolekcji, żeby nie było, że je mam na tym koncie. Czyli, bo trochę nie rozumiem. No co to można nie rozumieć? Czy chcesz się wymienić prezentkami? A to nie jest orka. A chcesz preska? No mogę. No dobra. Jaka niedobra. Ty. Szelik! Jojku! Ale dobra, nawet z Szerikiem na kolanach podejmę się tego cudownego wyzwania. Ale nie, zostaw misiu moje słuchawki. Zależałoby mi. Boże drogi, to smutna mina jest tak śmieszna. Nie no, ja się nie śmieję, jest smutnych ludzi. Też oddaję. O, ktoś tu jest, jest Tejko. Możemy do Tejko napisać. Czekaj, lognę się, bo czekam. Oho! Mega aktorska to jest 10 na 10, naprawdę. Dobra, napiszmy teraz do Tejko. Potem was usunę, albo mnie możecie usunąć jak coś. Bo i tak tu nie wchodzę. Hej, cześć, nie, aha. Ale jak mnie oszukasz, to cię zgłoszę. Spokojnie, oszukam. To oddaj! To oddaj, Boże Święty. O, napisała, okej. Co wy tacy nie mieli? Czemu się nie chcecie wymieniać prezentami? Dobra, ja może też czasami piszę, że nie chcę się wymieniać, ale jak ktoś mi się pyta, czy chce prezent, no to zależy. Bo ja i tak w sumie potem przetwarzam te rzeczy niektóre. Dodamy jej ten różowy, bo w sumie fajny jest. Dobra, nie muszę pisać tutaj ortograficznie, pełnie, dobrze, składniowo. Oj, ta Lili, ty da mi coś, nie chcę oddać tego prezenta. Ale będzie drama, nie? Jak MSP nie zlaguje. Ja mam nadzieję. To jest Maria, jaka okropna koleżanka, naprawdę. Chociaż kiedyś dripy, piksele i takie inne rzeczy były mega cenne, jak... Nie wiem, komuś się przespał i nie wiem, albo ktoś kogoś oszukał na to, to była drama, masakra i tak dalej, nie? Ja nie mówię, że unikaty z unikatami też tak nie było, ale
Ale no. Czekaj, zaloguję się na tel. Tylko mnie nie oszukuj. No, bo jak mnie oszukasz, to już w ogóle będzie tragedia. O, chyba oddała. Ale ty tam nasraną tą szafę, tak jakby na to zrobiła. Gdzie się mnie pytaj, czy dał radę jeszcze 5 minut, Luka. Ja o tym nawet zapomniałam. Dobra, zobaczymy, czy Lityda mi oddała to, co chce. Dobra, zobaczymy. Oh my gosh, oddała. O, Tejko oddała. Oddała to, co chce? Oddała. O, Juriś się zalogowała. Ochotkinia. Dobra. Spróbujemy napisać do Juriś. Tylko boję się, że jak będę pisała do moderacji, to... Aha, ja tu jej prezenty dawałam jakieś... O Boże Święty, nie. To jednak się powstrzymuje. Chociaż może nie zauważy tych prezentów. Jeszcze z Windows 7. No w sumie do wakacji tamtego roku to miałam... 7. O Jezu! Oczywiście jak pomyśli, że tu jakieś prezenty były dawane, to ja mogę powiedzieć, sobie posprawdzam to konto, co tu było rozdawane i tak dalej. Czy mi da bloka? Nie, dobra, myślałam, że mi bloka dała. Napiszemy jeszcze do Rarday. O, Ishli się jakaś zalogowała. Nie wiem, czy to nie była milkshake? Coś takiego. Tak mi się wydaje, bynajmniej. A może teraz będziemy się pytać, czy chcę pereska. Czekajcie, skąd ja mogę mieć? Twoja wola, jak chcesz, oczywiście, no nie zmuszam. Dobra, dobra. To ja cię zaraz zmuszę moim dripem cudownym. Możesz dać, no dobra, to za chwilę też dam. O nie! O nie, je, je! I zobaczymy, czy oddam. Możesz dać, dobra. Ale ktoś mi w ogóle mówił, albo ktoś mi mówił, czy ktoś, że coś tam z milkshake, coś była taka sprawa, ale... Ale nie wiem, może mi się wydaje. A może to już jest, nie jest jej konto. Czekajcie, damy jej. Napiszę, czy oddałaby. Zobaczymy. Koleżanka mnie udusi. No wiecie, no ta osoba dawno się nie logowała, dostała nagle z dupy jakiegoś inka, to wiecie. To się może nie znać, zobaczymy, co odpisze. Proszę, dobra, zobaczymy, czy oddała. Kurde, nagrywanie eksperymentów społecznych nie jest takie nudne. Chyba zacznę to robić coraz częściej, nie? Boże drogi, to wygląda tak... tragicznie. Jej, moje aktorstwo jest naprawdę cudowne. To ink, wolałabym dripa, ale i tak dzięki. Ale oddaj. No, wolałabym dripa, ale i tak dzięki. Nie no, fantastycznie. Będę miała jeszcze smutną minkę. Gram na emocjach. Jak mnie bloknie, to ja się załamię. Ale nie wiem, czy to jest konto milkshake. Tak mi się wydaje, że to było konto milkshake, ale dobra, ja nie wiem, ja się tam nie znam. Oszust usuwa złe wpisy i oszukuje na program. Nie polecam. Dobra. Ups, to już nie mój problem. Dzięki, pa, muszę iść. Ale mój ink. Halo. Ja chciałam kiedyś iść do szkoły aktorskiej, jak byłam mała, nie? Dosłownie, ja chciałam być aktorką. Jaka wredna szma... Przepraszam. A, tu jest new owner, to chyba nie jest milkshake jednak. Nie mogę zobaczyć. O, to jest ona chyba. No jeszcze 3 miesiące temu były tutaj live'y z konta Ishli, więc ja tam pojęcia nie mam. Nie, aczkolwiek jak wiecie, to możecie mi dać znać. Jak mi dałaś, stało się moje. Aha, no to widzicie. Ta osóbka na tym koncie jest oszustką. Ej, robimy wpis do księgi gości, że oszustka, 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 czekaj. Robimy jak typowy wiecie. No zobaczymy, kiedy to zniknie. Dobra, no spamiłam jej tam trochę, nasrałam tego, dobra, w dupie to mam. O, oddała mi chyba, Juriś. To jest zobaczyć. Oh my gosh, oddała, jak słodko. Dobra, to teraz możemy w sumie otworzyć te wszystkie prezenty, tylko nie wiem, czy mi starczy. Dobra, skopiuję sobie to i po prostu tym osobom, które mi oddały, faktycznie to im oddamy. Dobra, zalogowałam się z powrotem i zacznijmy oddawać od Kitty. Napiszemy jej cudowną wiadomość o treści. Masz dripka, bo dostałam jeszcze jednego, a ty mi oddałaś. I każdemu wyślę tą samą wiadomość. Dobra, i damy akurat taki jasnoróżowy, bo pasuje w sumie jej kolorystycznie. Aha, napisała ok. Jeszcze zmieniła luka. Bo już myślałam, że chamsko jeszcze tego inka założyło, ale nie. A Lil, gdzie dam takiego pomarańczowego, tego jednego biednego, którego szukała w szafie milion lat świetlnych. Nic mi nie zrobisz, dam mojej kol, która ma urodzinki jutro. Boże, nie, ale aż mi się serio smutno zrobiło. Tylko nie, że szkoda mi inka, bo w sumie kupiłam je jakąś godzinę, 2 godziny temu. Aczkolwiek smutno mi, że teraz tak się stawiam na waszym miejscu, jak was ktoś serio tak oszuka, to mi się szkoda w sumie robi. Dla mnie moja przyjaciółka jest ważniejsza niż ty. Nie dam ci niku czy coś jej. Ej, tak ciekawi mnie jeszcze, czy to dalej milkshake, bo ja chyba z milkshake kiedyś miałam kontakt, ale... Ktoś mówił, że to jest konto oddane, ale no ja tam nie wiem. Nie musisz nic dawać, to jest bluzka
co od przyjaciółki dostałaś, to ja oddam. Nie, nie trzeba. Boże, a to dalej mi wywody pisze swoje. Banda widzów moja na ciebie wyruszy i tyle będzie. To jest chyba ostatni, który mi został. To muszę przesłać resztę. Albo jak chcesz, to ci powiem, że ma 34 level i VIP-a ta moja call, nikt ci nie dam. Cekujesz się, siebie, sama, graty. A, nie no, fantastycznie. Ona lubi miętówkę, dam jej jedną tą miętówkę. Bo nie to bałam się, że w ogóle osoby nie odpiszą. Bo ja na przykład nie mam, ale wiem, że większość osób ma chat offa. I myślałam, że po prostu nie zauważam tych wiadomości. Oszukała mnie tylko jedna osoba, ale do tej pory się dalej zastanawiam, czy to jest youtuberka, czy jednak to konto zostało faktycznie oddane komuś. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie piszcie jej tam nic złego oczywiście w księdze gości, bo... Nie wiem, ja tak napisałam for fun, ona to i tak pewnie osunie. Bo z tego co słyszałam, to chyba tam usuwa tą księgę gości, z tego co tam wyczytałam. Także no, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i widzimy się w następnym odcinku. Bye!